Witam wszystkich serdecznie. W czwartek mamy 7 dzień czerwca, Łukasz z tej strony, Fibonacci Dream School. Sprawdzamy sytuację techniczną na złocie tym razem. Interwał dosyć szeroki, 4-godzinowy. Tutaj wcześniej mieliśmy reakcję na wysokości 61,8. Przypomnijmy sobie dokładnie to miejsce. Widzimy, górny cień zaatakował 1300, czyli psychologiczny okrągły poziom. No i mamy potencjalną falę BC. Tutaj nam się tworzy układ harmoniczny. Podkreślam, tworząc się jeszcze nie wypełnił, dopiero fala CD przed nami, także wyznaczamy możliwy, najbardziej prawdopodobny scenariusz na złocie w tym momencie. Tutaj mamy pierwszą część układu, czyli punkty X, A, B. Punkt B, pamiętajmy, w układzie Gartleya ma być właśnie na 61,8. No i rysujemy brakujący układ, czyli falę B, C i D. W tym momencie to zaznaczam, czyli tutaj od punktu B zaczynamy. B, C i punkt D oczywiście w układzie Gartleya kończy się na następnym mierzeniu. FIBO na 7,86. Także podsumowując, na złocie liczymy na wybicie 61,8. Jeżeli nastąpi wybicie górą, to wtedy kolejny poziom, jaki nas interesuje, są okolice 1303, czyli wypełnienie się klasycznego układu harmonicznego i dopiero tutaj podejmujemy decyzję, natomiast ten poziom do zaatakowania jest kluczowy.